dalej, a my tutaj poiwaniamy trasą na Wrocław. Nie widać mnie, a było mnie widać przed chwilką, ponieważ jedziemy na przysięgę. Potem jak dadzą nagrywać, to wam pokażę, jak wam nie dadzą, to wam poopowiadam. Ale witam się w nowym vlogu. Zapalili mi światło, co dla waszego widoku nie jest niczym dobrym, ale trochę mnie widać. A mama krzyczy, pochwal się też do chrześniaka. No to się chwalisz do chrześniaka na przysięgę. Bo tam jest herbata, jak chcesz, to cały dzień herbaty. O Jezus, Mancia, dwie godziny mnie nie ma w domu. Kto to je co dwie godziny? Śpimy. No i my już we Wrocławiu. Duże kamienice. Tego szukaliśmy kwiaciarni. Ostrzy. Nie wiem, a próbuję sobie z czymś zrobić zdjęcie z mamą, z siostrą. No zobacz, jeszcze idę. O, proszę bardzo. Jeszcze. Końca nie widać. No właśnie. No się na wprost, na wprost, co nie? Tak fajnie było. Za 10. Akademia Baczność. Akademia Boczni. Kompania honorowa maszerować. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na uroczysty apel
proszę Państwa, za chwilę dowódca uroczystości, pan podpułkownik Marcin Golisz złoży meldunek o gotowości pododdziałów Akademii do uroczystego apelu z okazji złożenia przysięgi wojskowej. Akademia. Baczność, Akademia, na prawo. Patrz, Boże Flagowy, baczność do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Z okazji przysięgi wojskowej, flagę państwową podnieść. Akademia, baczność, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Najbliżsi włożyli wiele wysiłku w przygotowanie się do dzisiejszej uroczystości, dlatego też ośmielam się ponownie prosić Państwa o gorące brawa dla wprowadzanych na plac pododdziałów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.
No, ale były pamiętacie to motto? Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. To jest trochę zmienione, ale no właśnie. No i co? Ludzie się rozchodzą. Oni poszli gdzieś tam. I nie mogę nikogo znaleźć. Jak zwykle. Cały plac. I tu chyba wyjdę za bramkę, co tak będę stała. Jak ciotka. Na tle. Ja ci powiem jedną rzecz. Dobrze, lecimy. Zginiemy. I teraz omaki widzę. Serce moje. A ja tu płaczę, że zapomniałam na ciebie kartkę. Cześć, babcia. Cześć. Za szybko? Trzymaj tę parasolkę. Trzymaj tę parasolkę. Wywieźli, gdzie oni są? I się okazuje, że to na terenie zobacz. No, szuwary. Jakie ładne zdjęcia. Ja sobie muszę chyba wreszcie zdjęcie zrobić. I proszę, jakie ładne okoliczności przyrody. Zakaz kąpieli. Wędkowanie. No, koszarki, przynajmniej wyremontowane i ładne, a my idziemy do auta i basen. Zostaliśmy porwani na Wrocław. Próbujemy znaleźć starówkę. Hard Rock Cafe po drugiej stronie. Tu mamy kawałek deptaka. Przecież gdzieś dotrął. Gdzie? Lewo, w prawo. Właśnie nie wiem. Teraz aha, no to spoko. A jest. A knajpka z czym? Ciepłem. Ale jakim? Gruzińskie, litewskie. Nie utrudnię. Nie utrudnię. Słucham. Gdzie jest dobra knajpka? Z drugiej strony chyba rynku. Dobra, pójdziemy gdzieś tam. Hard Rock Cafe. Rynek wrocławski przywitowuje nas. Chciałam to ustawić, żeby mi się ładnie zginało. To nie. Buntuje mi się aparat. Buntuje mi się kręcadełko. To tak to będzie. Akurat czas, żeby wejść i zajrzeć coś. Nawet nie wiem co. Pomyślimy. Ja myślę, że każda tutaj restauracyjka będzie w miarę normalna, nie? Coś się zje. W poszukiwaniu klimatów wrocławskich jesteśmy. Spodoba się. Wystrój? Mi się spodoba. A ceny? Powalą. Ale nie, tak poważnie. Tak normalne. No, to też ważne jest. Także... No nie myślałam, że jeszcze będę łaził. O, tu są te dwie ładne kamieniczki takie. Widziałaś, Ancia? A, ja tu byłam przez parę razy. Kiedy? Wszyscy tacy światowi. Ja nie wiem. Co się dzieje? Dobrze, że nie pada. A, dobrze, że idziemy, dobrze, że jestem grubo ubra. Zimno jest. Siku.
A Boże, jak tutaj był ten dominikański, to po prostu było tak zawalone, że już nie wiedziałam, z której strony rynku jestem. A dzisiaj jest tak... No jak jest normalnie, to wszystko się pozna. No, widno. Widno i... I po ludzku. Dominium to nie, tak? Nie musimy iść szybko, możemy iść wolno, bo trochę mnie ten buty uciskają. Duże wrocławskie kamienice. 2 tygodnie temu Łowicz, teraz Wrocław. Co następne? To tak... Może było coś widać. Ręka, patyś. Patyś jeszcze mogę rozkręcić. O, jeszcze bardziej widać. Super. Poszukiwaniu ciepłego miejsca. Ale nawet nie było tych kamienic widać naprawdę po tym ciemku. Po ciemku, po wielkiemu ciemku. Ale tu była duża choinka, bo tamten placek przede mną był też placykiem. Tam był dom świętego Mikołaja. Dokładnie tak. Wszystko ładnie wygląda. Żabka to nie jest tak najfanie, ale w Żabce można sobie zakupić coś na drogę do picia. Wody. To ja może wejdę do Żabki, bo tam nie było Żabki żadnej, nie. I biją dzwony, niech będzie Maria pochwalona, niech będzie Chrystus pochwalony. Ej, pachnie jedzeniem, chciałam powiedzieć. Pizzeria Solemio, Greco, to nie, no bo coś tam, Akropolis. Myślę. To jest jakaś restauracja też. No i co? Fajnie. Chodźcie szybciej. Czemu? No możesz się okazać, że kukłeś sam ze mną. Tak? To już wejdziemy do czego bądź. Będziemy pić taką herbatę. O. Podzielimy tak to kupę. Dziękujemy. To dobrze. O, już te przyszły. I mamy herbatę z miodem, imbirem i cytryną. Także herbatę. A my właśnie tutaj byliśmy. Piekielna koło bombków.
miasto. Parki ładne. Bardzo. Nie ma liści, to dobrze widać.